Jak wyglądały twoje treningi? Jak wyglądał twój dzień, znowu treningowo, po dodaniu siłowni? Jak to wyglądało na początku? Znaczy, tak jak mówię, wtedy jeszcze też chodziłem do tej klasy maturalnej, więc ta nauka była dla mnie też jeszcze... Zajmowało mi dużo czasu, bo pamiętam, że ten mój rok taki był dosyć szalony, no bo chodziłem, przypuśćmy, jechałem na 9 do klubu, no i tutaj spędzałem tak czas, pamiętam, do 14-15. No, w międzyczasie tam robiłem sobie właśnie tą siłownię, był trening piłkarski, wtedy, no jeszcze, powiedz, wtedy jeszcze trenerzy pozwalali zostać po treningach. Aha. Więc ja sobie też zostawiałem po treningach, no bo super boisko, widzę, to mieliśmy jedno boisko i to z reguły było kartofisko, więc tutaj też zobaczyłem śladą trawę i było, no, kurde, wow, takie super boiska. No tak to wszystko trwało około takiego czynnego treningu, no to z 4 godziny to było. No i później na tą 16 rok z reguły... maturalny. Tak, na 16 z reguły jechałem do szkoły i w tej szkole siedziałem do 22, więc tego czasu też już... O kurczę, to tam na zmęczenie, co? Więc to był taki... No. No było ciężko. A jak już szkoła się skończyła? Jak szkoła się skończyła, to było więcej wolnego czasu, ale tak jak mówię, ja dużo czasu właśnie poświęcałem na to, tak, na szukanie tego. Bo jestem takim osobą, że raz, że nie lubię po prostu nudy. Jak siedzę na przykład w domu i nic nie robię, to się źle z tym czuję, więc aha. Ja szukałem jakichś takich... Były oczywiście treningi, była ta siłownia, ale było też dużo takiego poszukiwania. Tam do biblioteki jeździłem, żeby szukać właśnie takich książek, bo tak jak mówię, wtedy to był ten początek tego tak zwanego coachingu i tych materiałów nie było dużo. Dużo na internecie siedziałem, czytając właśnie o tych rzeczach.